No, dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj, co my mamy? 20. Proszę Państwa, lód mamy na Motławie, jak widać, 20 stycznia. Ale już odtajało, bo było minus 15, największa temperatura, jak pamiętam, w nocy i dzień też. Potem wczoraj już było minus 8, a dzisiaj rano było 0, a teraz jest plus 1, czy nawet 2. Powiedzmy, no jak widać, będzie to opniało. Proszę Państwa, tak, jesteśmy w Marinie, znaczy tutaj gdańskiej. Tu stoją różne okręty. No trochę tu odśnieżyli, dostęp do tego. Tu jest biuro i WC toaleta. A tu żeglarze sobie mogą posiedzieć latem, jakby chcieli odpocząć, kawę wypić czy herbatę. No bo tutaj można zacumować sobie jacht. Tam jak widać stoją już jachty, które na zimę nie były wyjęte. No, metalowych nie trzeba wyjmować, plastikowe to lepiej byłoby wyjąć. No, Sienna Grobla, przystań jachtowa, to jest to. Tak to wygląda. Idziemy dalej. No jak widać, tutaj śnieg dowożą taczką, jak tu mówi bosman, bo trzeba wyrzucać tam pod polski hakno. I wtedy więcej wody mamy w Motławie, łopat jest dużo do odśnieżania, bo teraz ciężko kupić, ale oni mają. Oni byli przygotowani na zimę, żeglarze. Żeglarze zimą, to prawda, nie pływają, ale takie rzeczy mają. Tutaj jakiś stoi w warszawskich numerach jakiś wóz kempingowy, no bo teraz do hoteli nie można, to sobie karawaningiem jeżdżą i śpią w przyczepach, prawda? Jak już odpuściło, to można tego. No tu jest następny statek. Co to za statek jest? Stoi tutaj jakiś statek. Panny Rauma. Przepraszam, ten okręt to czyj jest? Pod jaką banderą? Furundo. Woda leci, widać ciurkiem, bo tu już się topi śnieg na pokładzie. Ciepło się zrobiło. Także też śnieg będzie topniał i spłynie do wody. Akurat statki nie mają problemu z tym. Prąd jest podłączony. Tutaj jest stacja paliwowa Lotosa. Tutaj jednostki pływające mogą się zatankować. Ach, tak to wygląda. No, tak wygląda nasz Gdańsk. No, ja byłem kiedyś kandydatem Komitetu Wyborczego Nasz Polski Gdańsk do Urzędu Prezydenta Gdańska w ostatnich wyborach. Ale wybrano panią Aleksandrę Dulkiewicz, jak wiemy. No i kandydował taki Grzegorz Braun. No teraz są reperkusje, bo mój kolega, który dla mnie zbierał podpisy, komandor Magnuszewski Krzysztof, ma dzisiaj sprawę sądową wytoczoną przez Komitet Wyborczy Grzegorza Brauna o to, że dostarczał mu podpisy. Podobno te podpisy, jak oni twierdzą, były zafałszowane. No ale ja przepraszam bardzo. Jest dzisiaj który rok? 2021. Wybory były 2 lata temu. No. No a tutaj pan Skalik oskarżył pana Krzysztofa Magnuszewskiego, który zbierał podpisy dla mnie, dla pana Marka Skiby i dla pana Grzegorza Brauna, że teraz nikt inny tego nie kwestionował, tych podpisów, tylko pan Skalik, czyli Komitet Wyborczy Grzegorza Brauna, jego szef, Włodzimierz Skalik. A Grzegorz Braun ma się dobrze i bryluje w telewizji. Pozdrawiamy pana Grzegorza Brauna. To nieładnie, że w tych, co panu pomagali, po sądach się ciąga. Ahoj! Czerwony Korsarz z Gdańska, kontrad Miro i dowódca morskich drużyn strzeleckich. Sławomir Ziębiński dla was z Gdańska. Redaktor naczelny Pomorskiej Telewizji Narodowej też.